To Ewangelia czyta moje życie. Moje życie. Ja muszę się w niej przeglądać. Ja muszę się w niej widzieć. Czy ja myślę Ewangelią, czy myślę światem? Czy jestem z Ewangelii, czy ja reprezentuję świat? Wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie, tego, który jest namaszczony i dla Ciebie, i wszyscy w tej katedrze lwowskiej są namaszczeni, jest żyć czystą Ewangelią, bez komentarza. Komentarze ją rozwadniają, komentarze ją osłabiają. Ona jest bardzo radykalna. Dlatego, kiedy ją czytam każdego dnia, kiedy ją otwieram, jak Jezus dzisiaj w synagodze, ona zaczyna czytać moje życie. Całuję ją. Okadzam ją. Błogosławię ją. Ale czy staje się Ewangelią? Czy ludzie, patrząc na mnie, czytają Ewangelię? Kogo widzą? Dzisiaj wyjątkowy dzień dla nas, kapłanów. Kiedy jechałem tutaj do Lwowa karetką, którą dzisiaj postaram zaprowadzić się do Kijowa, jako dar Ojca Świętego, na Wielki Czwartek. Wtedy, kiedy my obchodzimy obmywanie nóg. Papież chce obmyć nogi wszystkim Ukraińcom. Ucałować je. W tym geście bardzo zwykłym, bardzo prostym, uniżającym się. Chcę przytulić do serca wszystkich. Bo karetka jest znakiem także życia. Ona ratuje życie. I tak, jadąc z Rzymu, a to prawie 2000 kilometrów, myślałem sobie, co jest najważniejsze w moim życiu kapłańskim. Wydaje mi się, że jeśli jestem namaszczony, jeśli Duch Święty mnie wybrał i każdego z was, to muszę namaszczać innych. To muszę roznosić zapach Boga, gdziekolwiek przychodzi mi żyć. Roznosić zapach Boga. W każdej sytuacji życia. To znaczy, że każdy, kto mnie spotka, powinien spotkać Boga. Bo przecież ja staję się Jego nosicielem. Ja staję się Jego żywym tabernakulum, drodzy księża. Codziennie spożywamy Boga. Myślę, że ja, mając 33 lata, kapłaństwa, spożyłem więcej Boga w hostii niż warze, a jestem przy kości. Czy ci, którzy mnie spotykają, dotykają się tego Boga, czy nie? Czy jestem żywym tabernakulum, czy nie? Czy oni wiedzą, że jestem namaszczony, to znaczy należę do Boga całkowicie, we wszystkim? Roznosić zapach Boga. To moje zadanie. A szczególnie wtedy,
kiedy tego zapachu się nie czuje, tak jak na Ukrainie dzisiaj, kiedy wydaje się, że jest tylko swąd, że jest brud, że działa zły duch, gdzie jakby zawieszona była miłość. A tak nie jest. Moim zadaniem jest podobać się Panu Bogu, a nie światu. Czyli myśleć Ewangelią. Mówić Ewangelią. Rozwiązywać wszystkie sprawy moje, Kościoła, świata poprzez Ewangelię. W moim życiu dotykałem się dwóch osób świętych. Myślę, że tych samych osób świętych dotykał się wasz arcybiskup. Bo jako młodzi księża razem byliśmy na Watykanie. Otóż jedna z nich wyglądała jak wiekowa oliwka. Mała, z wielkimi bruzdami na twarzy, pochylona, ale miała nieprawdopodobny uśmiech, przy czym brakowało jej jedynek. Ale miała rumieniec Boży. Wszyscy wiedzieli, że ona cała reprezentuje Boga. I ona żyła Ewangelią, czystą Ewangelią. Wszystko, co żeście uczynili jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. To Ewangelia pięciu palców, jak mówiła Matka Teresa. Kiedykolwiek otwierała dom na świecie swojego zgromadzenia, mówiła: otwieram nowe tabernakulum. Bo On jest najważniejszy. Po całym świecie roznosiła zapach Boga. A drugi święty to święty, któremu nakładałem mitrę, podawałem pastora, który bardzo często przed tabernakulum kładł się krzyżem. O tym wasz arcybiskup może powiedzieć. Który godzinami opalał się przed Najświętszym Sakramentem. Nabierał rumieńców Bożych. I kiedy wychodził do tłumów, które nieraz miały 2 miliony, ktoś stojący na końcu wiele kilometrów mówi do mnie, zmienił moje życie. Spojrzał na mnie. Przecież to niemożliwe. Tak działają święci. Jeśli jestem zjednoczony z Bogiem, to po ziemi roznoszę niebo. Roznosisz niebo po ziemi. Jesteś zjednoczony z Bogiem. Papież Franciszek codziennie od 19 do 20 opala się przed Najświętszym Sakramentem. Stamtąd czerpie siłę, stamtąd czerpie moc. Wiele razy mnie pytał, a dzisiaj już adorowałeś? Jeśli nie, to Konrad, na nic te twoje zabiegi. Przestajesz reprezentować Boga. Zaczynasz reprezentować siebie. Mało tego. Można zacząć tworzyć swój Kościół. Ci dwoje świętych pokazywali mi, że Bóg jest najważniejszy. Potem natychmiast po Bogu drugi człowiek. A potem jestem ja. Zobaczcie, każda olimpiada ma, każde zawody mają te 3 stopnie. Jeśli w najważniejszym, na pierwszym miejscu, na najważniejszym umieścimy Boga, wszystko inne będzie w porządku. Jeśli zabierzemy Boga i postawimy człowieka, to mamy to, co dzisiaj jest na Ukrainie. Przychodzi śmierć. Przychodzą rzeczy nieprawdopodobne, które może dokonać człowiek. Jeśli zabierzemy Boga i postawimy siebie. Bez Boga jesteśmy najbiedniejszymi ludźmi na ziemi. Niszczymy wszystko wokół.
a jeszcze gorzej, kiedy siebie postawi na miejsce Boga, już nie tylko drugiego człowieka. Bóg, mój bliźni i ja. I wszystko zgodne z Ewangelią. I ostatnia rzecz, która mi przychodziła podczas tej długiej drogi tutaj do Lwowa. W czasie jazdy słuchałem transmisji z Rzymu, kiedy Ojciec Święty na placu wraz z ludźmi z młodymi celebrował niedzielę palmową. To wtedy pomyślałem, że najważniejsze dla mnie jako kapłana to być mszą świętą po mszy świętej. Bo odprawiać to ja umiem, mszę świętą. Ale być Eucharystią po wyjściu z Kościoła, być żywym tabernakulum, być hostią, która musi być spożyta, bo ja przy ołtarzu spożywam Boga, On mi się pozwala spożyć. Nawet jeśli nie powinienem Go spożywać, bo moje życie wskazuje na to, że nie powinienem. Nie, On jest lekarstwem. On nie jest dla świętych. On jest dla tych, którzy Go potrzebują. Być mszą po mszy świętej, ofiarować się całkowicie drugiemu człowiekowi. Słuchajcie, Ewangelia jest bardzo radykalna i jest ciężka jak krzyż. Ale jeśli według niej żyję, jeśli według niej porządkuję całe swoje życie, jeśli ona rozwiązuje wszystkie problemy mojego życia, jest piękna jak wiosna. Zaczynam kwitnąć jak drzewo zasadzone nad wodą. Zaczynam być piękny, bo naśladuję Boga. Przy wszystkich swoich słabościach. Uczestniczę codziennie jako kapłan w największym cudzie, jaki jest. Trochę mąki, kropla wody, słowa niegodnego kapłana i jest Bóg na ołtarzu. Znacie większy cud? Bo ja nie. I ja mam być taki sam po mszy świętej. Mam całkowicie się ofiarować innym. Pozwalać się zjadać. Pozwalać się konsumować innym. Kiedy przyjechałem pierwszy raz na Ukrainę, to jest już mój trzeci tutaj przyjazd, to w jednej z parafii, kiedy wszyscy bali się i uciekali przez granicę do Polski, na Węgry, na Słowację, jednej z parafii tutejszych, kiedy zajechaliśmy z księdzem arcybiskupem, cała plebania, wszystkie salki były pełne uchodźców, a proboszcz poszedł spać nad kościół, na strych. Pozwala się spożywać. To jest Ewangelia, która dzisiaj jest na ulicy, na granicach, w naszych domach, gdzie przyjmujemy uchodźców. Chcesz celebrować mszę świętą? Tam dzisiaj jest msza święta. Tam dzisiaj jest msza święta. Tam dzisiaj toczy się Ewangelia. Tam musi być obecny Jezus. Tam ja mam dawać się spożywać. I najważniejsze, nie zasłaniać sobą Boga. Nie zasłaniać sobą Boga. Czego wam i sobie bardzo życzę. Amen. Niech Pani będzie.